Siemaneczko, jestem Piotr Games. Witam Was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sprzedawać zboże. Wszystkie zboże, które posiadamy. A jest stosunkowo tego niedużo, bo mamy tu 34-35 ton soi. I mamy 8 ton pszenicy i 13 ton rzepaku. Sprzedajmy. Po co sprzedajemy? Już Wam tłumaczę. Raz na poprzednim odcinku dzwoniłem odnośnie hali łupowej. No i dogadałem się. Dogadałem się odnośnie ceny, wyceny i tak dalej. Dobro. No i hala będzie stawiana teraz na zimę. Teraz praktycznie można powiedzieć, już w listopadzie prawdopodobnie już będzie ta hala stała. Okres montażu wraz z przygotowaniem przez całą tą ekipę jest to koszt 110 tysięcy. Więc myślę, że przez te dwa miesiące troszeczkę pieniędzy jeszcze mi się uda uciłać. Ale zobaczymy. Na przykład to co? Lecimy posprzedawać to co trzeba, czyli sprzedajemy nasze plony. Po prostu, żeby zarobić tak. Żebyśmy nie musieli mieć kredytu. Mamy tak w takiej dużej ilości, by tam na parę tysięcy trzeba nie dobrać kredytu, to jeszcze pal G6. Czekajcie, tylko tak, musimy włączyć sobie buty i światełka, żeby nie było. Lecimy. Kajsa dzisiaj katujemy sobie w tym stawie. Wiadomo, teoretycznie mógłbym zapiąć sobie susika, czy nawet jechać dużym kajsem od razu. Wiecie, poprzepiąć wszczepy i by było elegancko, ale nie o to chodzi. Tak. Odnośnie soi dzwoniłem właśnie do Helemni, można powiedzieć Helemni, i właśnie powiedział gościu, że kupuje za 2270 coś w tym stylu. Natomiast, więc powiem szczerze, no jest cena patada, więc trzeba jechać i korzystać z tego, żeby to zrobić. Więc zobaczymy, jak to wszystko finalnie wyjdzie. A myślę, że wyjdzie miałem dobrze, bo naprawdę przy takiej cenie, przy takim tonażu, który jest, no to powinniśmy dość dobrze zrobić. 5 tysięcy na koncie. Do tego mamy, mówię się, tą pszenicę mamy jeszcze, że tam wiecie, no akurat tak typowo dużo tego tonażu nie mamy, ale w razie czego mam jeszcze parę berek siano kiszonki do sprzedania, więc tak będę próbował, tak będę kombinował, żeby po prostu postawić to za gotówkę. A czemu już teraz chcę to brać i ogarniać? Po pierwsze, jest potrzebna kasa, żeby im dać zaliczkę. Dać im zaliczkę w wysokości 30 tysięcy. 30 tysięcy trzeba dać im zaliczki, żeby po prostu przyszła firma i powoli sprawdzała miary itp. itd. Więc wiecie, na darmo tego nie przyjdą, nie będę robił. Więc muszą przyjść i sprawdzać. I pomierzać. To jest rzeczą logiczną. No a że ja nie mam pieniędzy, no to muszę coś kombinować. Więc sprzedaję wszystko co mam. Już nie będę teraz zimował. Nie będę trzymał tego nic na zimę, bo nie będę z czego trzymać. Bo nie mamy magazynów. To nie ma sensu. Więc teraz sprzedajemy. Wykładamy pieniążki na to, by oni przyszli sobie tu na spokojnie, już porobili, żeby w listopadzie już miał tą parę na zimę postawioną. A mówię, no okres 2 tygodnie właśnie stawiania tego obiektu. To hala 25-28 metrów, coś takiego wychodzi. Nic tak licznie nie ma. Więc taka hala już będzie dla mnie wystarczająca, żeby to po prostu ogarnąć, tak? 36 tysięcy za ten zestaw. I tam mamy troszeczkę większy zestaw. Tam około 19 tysięcy. Coś około tego. Więc musimy, wiecie, brać, kombinować. Naprawdę nie będzie jakichś dużych pieniędzy, nie będziemy mieli, no ale mówię, trzeba już zbierać, no jest 110 tysięcy cały kompleks. Więc to już będzie elegancko. Miejsce będzie w domu, tak można powiedzieć. I tam, gdzie jest silos na kieszonkę postawiony, tam będzie postawiony właśnie hala łukowa.
więc dla mnie pasuje, bo będzie blisko asfaltu i jakby na ciężarówka przyjechała kiedykolwiek po zboże, a myślę, że no, w późniejszym czasie na pewno taka coś będzie, że ciężarki będą przyjeżdżać, bądź jakiś tam randomowy gość może będzie przyjeżdżał, będę chciał wystawić ton złota, no to będzie lepiej tam je objechać i będzie można będzie sobie elegancko to uogarniać. Więc ja się bardzo z tego cieszę, że tak to będzie zrobione. Więc tak patrzę, 36 tam będzie około 40 tysięcy, będzie 70, około 80 tysięcy. Coś w tym stylu właśnie za te zboża. My były szczęśliwi, abyśmy mieli wszystko, wiadomo. Tak powiem, nazbieraną pomnożę z tych zbiorów, ale nie oszukujmy się, teraz no jednak tego się nie uda zrobić. To jest wykonalne. To jest wykonalne, żeby tak tu uzbierać pieniądze. No ale tak jak mi się zdaje, że też nie będzie pod tym względem. Pardon. To będziemy jeszcze drugim zestawem. Gdzie nas zbijemy. Bo tak, tu mamy no chlebni mamy soję. Do pszenicy chyba mamy do. Przepraszam, że pak chyba mam do. Jak się nie mylę, do chłopaków z BMW. Więc tam trzeba będzie właśnie jechać. Sobie tam to wysypać. No i że tam gdzie jest po prostu lepsza cena, tak nie oszukujmy się. Pieniądze są potrzebne, więc muszę tak kombinować na prawo i na lewo, żeby to po prostu miało jak największy zarobek człowiek z tego miał. Wyłączamy koguty, gasimy go. Znacznie zaciągnięty, wychodzimy, dobra, elegancko. Zamykamy, teraz bierzemy do tego case'a i lecimy. Otwieramy i spadamy, tak? Wszystko włączone, a tego połowy nie ma do pomiaru. No to jest prawie 19 ton, to już nie jest taki mały ton, moim zdaniem. Więc to już coś z tego będziemy większy pieniądz mieli. Więc ja się będę cieszył. Mówię, miało być co, inaczko, co innego. Plany wyszły takie, jakby powiedzieć, spontaniczne. Ale myślę, że bardzo będą... O kurwa mać. Nie było tego coś. Dobra, i lecimy. To troszeczkę szybciej skrzynia leci. O 45 na godzinę. Więc tu pasuje. No i tak. Co my? Moje, teraz może na tą zimę moje przede wszystkim postawię tą helę, więc dlatego te pieniądze zbieram. No i myślę, że już będzie definitywnie na razie rok skończony pod względem wydatków. Bo tak jesteśmy teraz pewne zarobieni kosmicznie. Wydaliśmy kosmiczne pieniądze na Ziemię, na obłowie, tak na to itd. Więc teraz trzeba skończyć Ziemią, skończyć z maszynami. Teraz zabić właśnie typowo na... Jak ta hala nie powstanie, myślę, że tam... No jest taki lekkawy problem, pewnie będzie odnośnie kombajnu. Raczej pewnie kombajn tam nie wejdzie. Ale... Kombajn nam jeszcze jeden sezon przemęczy się, bo tam jakieś zadaszenie będę chciał poboczne jeszcze zrobić pod to. I wtedy będę wszystko wiedział, co i jak. Dobra, teraz tak, sfolgujmy sobie powoli już. Wiecie, tak sobie tak lepiej chyba zmieniać biegi będzie. Świnki tylko mieczą. I zobaczymy, ile będzie mieli tych pieniędzy.
Brakuje mi 22 tysięcy jeszcze na to, żeby to wyświetlać karcie, ja się tu zamknę. Teraz patrzę. No myślę, że paku już teraz raczej powinniśmy to skończyć. Było ogarnięte. Przepakuj z pszenicy. Na 100% byśmy mieli zakup, tylko postawimy to. A chyba, że nam się uda to dogadać z właścicielem, który może postawić nam jeszcze to w ciągu 2 tygodni, teraz wrześniu, na październik, żeby już było postawione. To byłbym zadowolony całkowicie. Nie ukrywam tego. No ale zobaczymy, czy tam nie wyjdzie, tak? Pod tym względem. No będę zadowolony. Jeśli to będzie powstanie, to za gotówkę teraz, no to już jest patarna. Bo tak, w poprzednim odcinku byliśmy sobie przywieźli mi już opyskiwać, były opyski ogromne. Więc mówię, podczynienia, inwestycje są cały czas robione, poczynione. Naprawdę teraz na wartości trzeba zrobić, o. Bo naprawdę jest nie tak, nie jestem na te ciągniki, na te przyczepy. A te maszyny jako tak można powiedzieć, że są te miejsca pod zadaszeniem, bo jednak te zadaszenia, te blachy, no, konstrukcje blaszane, nie ma to powiedzieć. No wiatry powiedzmy, o. Wiatry są porobione pod maszyny, no ale jednak czujniki jednak lepiej, żeby czymś innym stawić, czy kombajn właśnie. Że właśnie kombajny będzie lekki problem, ale myślę, że kopaczki tam troszeczkę podniosą ten ale i pewnie powinno być elegancko, dobra. Jeden tego na kombinat, kopalnie chyba sobie tym case'em od razu. To teraz pojedziemy chyba sobie do tej strony, to jest pole. I tam sobie to przystąpimy. Sobie tak zajedziemy, o. Myślę, że trochę agregaty przejedzie, jeszcze będzie elegancko. I będzie miodzio. Tyk. Teraz tak, czy mi będzie sięgała teraz brzmi? Ja teraz tak, pszenicę najpierw wywozimy. Tak powiem szczerze, ani tego, ani tego dużo nie mamy. Więc te dwa zestawy to tak, no, nie będą w zasadzie mi pełne. Nic już oszukiwać. Więc tak, czy zobaczymy na pewno się dzieje, że pak rzepak jest na DevView. Pszenica. No bo w sumie tak patrzę, czy mi warto się bawić tam kikałak jechać do 10 euro. 30 na tonie, 30 na tonie na się też 300 zł. Dużo, niedużo w sumie patrzeć. No zobaczymy teraz. No nie, jedziemy chyba tam. Będzie chyba najlepiej. Podwiedzamy sobie dzisiaj. Cały odcinek sprzedażowy. Szkoda, że nie zimowy. Ale jeśli co do czego, to myślę, że zimowy też będzie elegancki, jeśli będziemy tu chalę mieć go sedną. Naprawdę już brak tego miejsca, brak tego magazynu. Zboża, bo tak to mieliście, muszę sprzedawać zboża, które no, nie chciałem sprzedawać. To jest właśnie tylko ten jeden problem, tak? No ogólnie też chciałem kupić jedną maszynę. Trzeba gdzieś wymienić maszynę. Czy się to uda? Się dogadam. To bym chciał już następny odcinek teraz mieć kupione. Podsiew już. Właśnie zboża. Zobaczymy, czy to wypali, czy nie. Jestem ciekawy, sam jestem ciekawy, czy to wypali. Zobaczymy, ile będziemy mieli pieniędzy. My teraz mamy 13 tysięcy, to będziemy mieli 13, to mam jakieś 90 z 100. Może być ciężko, może być, proszę Państwa, ciężko. To ogarnąć. Z funduszami.
A będziemy mieli tak na styk, bo nie będziemy mieli wcale. No to może mamy te 30 tutaj, 30 tysięcy może być w dodatku, no ale wiecie, chcę mieć pewność taką, że będę miał pełną kwotę na to, żeby to postawić. No to mi tylko chodzi. No, na świętego spokoju już będę miał czysty magazyn, będę miał spokojną głowę, będę się tylko mógł skupić teraz na polach i będę miał skupić się na właśnie budowie tej hali kupowej. O to chodzi? Dobra, teraz tak. Jeśli zobaczcie mi się, że trochę tak cię motał czy coś, to jest jakiś na dzisiaj nieswój, niesmak. Na cienie nagrywać, ale mówię, dobra, nagrywam, bo później nie wiadomo, jak to tam idzie z tym nagrywaniem. Dobra, teraz tak. Dobra, też na lewą, na prawą. Dajmy, zobaczymy, czy będziemy mieli, ile będziemy mieli pieniędzy na sam rzepak. No może nie liczę, no ale już raczej powinienem mieć po sprzedaży pszenicy 17 tysięcy. Pszenica jest po 740. Powinno być git. Kurwa, nie wyrobiłem się zajebiście. Tak się śpieszę, że kurwa... Zobaczcie mi, że tak przyjechałem się. No to chyba będzie rozpędzić. No ciężko, dobra, teraz będzie lepiej. Mówię, teraz znaczy to dlaczego, jak będzie brakowało mi pieniędzy tak ogólnie? Dałam się na początki do sprzedania. Nie będzie elegancko. No bo niedużo, bo tam może 10 belek trzeba, pewnie się na kieszonki, to pewnie wszystko, może max 15. W razie czego brak laku, no to te 3000 to mieliśmy, będziemy mieli pieniędzy już za narzu. Tak mam taki zamiar by nami. No i wiecie, no paliwo chociaż kupić, tak? Się będzie pakowało. A teraz pieniądze będą fajne, bo będzie właśnie na tą halę uchomu, co jest tym niebo wzięty. I zobaczymy, jak to skupina nie widzi. Materiał muszą przywieźć, to wszystko. Wszystko jest w ich rękach. Mnie nic nie interesuje. Przyjadą, montują. Ja wykładam tylko pieniądze. Czyli płacę im pieniądze i wini to. Te 30 tysięcy to jest na to poczet, żeby oni część materiału gdzieś kupili. Dam całą kwotę materiałów, nie wiem, jak tam mało ważne. Nie wnikam w to. Jak to na jakiej zasadzie to jest, ale liczę na to, że powinno być elegancko, moim zdaniem. Pod tym względem, no już nie wiem, to będzie ten obiekt postawiony. Wiadomo, patrząc, co już mówiłem w pewnym odcinku, no jest parę mankamentów, które no, trzeba by to albo naprawować, ewentualnie no, postawić na świeżo, tak powiem. Postawić na świeżo, bo to jednak jest troszeczkę tutaj. Parę takich mankamentów, które no pasowałoby tutaj zniwelować. Czekajcie, teraz tak się stałem, mam mojego case'a sobie tu wezmę, nie będę chodam tym jeździł teraz. Sobie zrobimy. Jak on sobie tu stoi, ja sobie wezmę sobie mojego case'a. Naprawdę mi się nie chce jeszcze podpinać, bo jeśli chodzi o tydzień, miałbym chyba lepiej odpiąć szczepę i jakąś jedną szczepę mieć teraz. Ale jeśli są te case'y, to niech sobie te case'y poradają. Mój mały ciach też się cierpi. Myślę spontanicznie, no to... A, kurwa, tam teraz wjechał. Szybko się zamałem. Kurwa. Tak jest jeszcze jakiś pieszy. Wszystkim. Nagrywa na zapas. Badek, na zapas kolejny. Dobra, gadamy. Czy jestem dobrze pod drzwiniką? Już nawet nie jestem pod drzwiniką. Dobra, teraz tak. Pik. Jak się go to sypie.
Gdzie bym hamował niż pod dźmięką w zasadzie, to trzeba powiedzieć. Dobra. No nie jest tak źle. Dobra. No chwalę tak, bo już długo mało coś, dobra? No i jest to 500 kilo. Ale za 500 kilo to już... Fajnie gorszy jest. Jakby nie było. Fajnie, ten test mi się kolejnie podoba. Szczerze. Nie powiem szczerze, nawet pod tą halę upową liczyłem sprzedać Ususa. Nie ukrywam. Żeby go sprzedać. Mówię, sprzedam go i... troszkę już będę miał... tyle pieniądze, tak? No bo za tym Ususa gdzieś tak teraz patrzyłem, ja za niego... Jezu, dawałem za niego 50 tysięcy, wyremontowałem go, mi się tak 65 tysięcy za niego wziął. Jednak tu jest dołożony miliony tu, bo itp. itd. On malowany. Więc mi to 65 tysięcy trudno się powinien wyłożyć, choć mimo że ja ułożyłem niego 25 tysięcy, no ale myślę, że jednak już w tym momencie nie trzeba nie wcale dać kredytu, przydawać Ususa i będzie elegancko. Mnie bardzo z tego cieszy. Naprawdę. Niezadowolony, kto wypali. Jeśli te wszystkie nasze moje plany te podnośnie no zainwestowania pieniędzy w tym hale, komu będą idealne, to będzie miodzio. Będzie miodnie, będzie cudownie, ja się nacieszył. Będę wymagać mi kontu maszyny tak pochomane, jak powinny być. I na przyszły sezon będą po prostu zboża też magazynowane, jak powinny być. Przede wszystkim. A nie tak jak teraz. Jeśli tutaj upchnę, tam gdzieś upchnę i to już nie pasuje. Bo ja miałem na ten soję wsypać tam do garażniku, tam gdzieś stoi żmijka. Ale kuźwa, tam tyle soju nie wejdzie. Ale tyle soju tam nie wejdzie. I mówię, no to trzeba coś kombinować, mówię, zainwestować te pieniądze. Wiem, że będziemy goliwe sobie, jak to się mówi. Ale no trzeba tak coś no, zrobić po prostu. Żeby to miało pójść ręce i nogi. Czekajcie chwilę. O, dobra. No i tak będziemy mieli pieniędzy. W całości za 111. 111 tysięcy, czy będziesz się... Może z początku z tego zrobimy, co? Jak myślicie? Dobra, zobaczymy. No jest, to koniec. Zobaczyć to 2,5 tysiące na koncie, no zajebiście. Ale... Może to tu będzie na zaliczkę wyłożony na halę. Idziemy sobie zaraz na gospę. Idziemy, zaraz sobie puścimy ten przelew. 40-30 tysięcy. Tak nie się zaraz upomnę dokładnie, ile muszę wziąć. Więc zadzwonię sobie, dojedziemy do domu. Między czasem będę dzwonił się dowie, ile trzeba właśnie wyłożyć tutaj na ten przelew, żeby przyszli i sprawdzili, jak to mają zacząć. Dobra, dzwoniłem, dowiedziałem się ile. Jeśli aż 40 tysięcy przelewu będą chcieli, bo 70 tysięcy będą chcieli mieć do ręki. No dobra, ja mówię. Niech tak będzie, jak oni uważają. Żeby tylko przyszli i mi to zrobili. No jednak 40 tysięcy też jest troszkę strach, bo tu nie są małe pieniądze. Pod tym względem. No ale jednak nie chce się to zainwestować pieniądze, dość konkretne, coś konkretnego, tak, no bo to patrzcie, no co, patrząc na to gospodarstwo, to mieliśmy na wiosnę, czyli okres zimowy, można powiedzieć bardziej, mieliśmy,
Zajebiście. No bo właśnie. No i co mieliśmy? Tylko te zadaszenie podobione tutaj i tam na tej obłoże, tak? Maszynie zrobiliśmy, nic więcej. Maszyny tutaj takie właśnie jak siewnik, coś w tym stylu jeszcze pobili, no ale żeby ta hala musiała być, no to musi być to tak spełnione, żeby to dla mnie było idealne, tak? Więc no co, robimy przelew, wiadomo. Raz, dwa, trzy, cztery. Robimy ten przelew, 6000 płaty na hale i nastawiamy się 2000. No i wiem, że na pewno nam pieniędzy starczy. Myślę, że powinien skąd przywozić materiały. Bo następnym, bo już powiedzieli, że to mogą przychodzić, sprawdzić, wymierzać materiały, powoli zwozić. Więc co? Myślę, że w dzisiejszym odcinku byłby to tyle. Jeśli taki odcinek się spodobał, to jak to też. Dzięki za oglądanie i trzymajcie się do tego odcinka. Na razie, cześć.